Dzień dobry, witam serdecznie. Z siódmej kolejki Polskiej Futbol Ligi, 9 czerwca, zbliża się godzina 17, Silesia Rebels, a Kraków Kings. Dzisiaj komentują dla Was Maciej Klimczak i Andrzej Gwóźdź. Myślę, że tutaj obydwie drużyny chcą zaskoczyć i dobrze im to wychodzi. No i teraz szybkie podanie właśnie do niego. Właśnie to rozpędza się. I czy ucieknie? Czy to już będzie touchdown? Czy zdążą go powalić? Chyba go nikt nie zatrzyma. Nie. Tak, to jest przełożenie. Niesamowicie szybki zawodnik. John Beal bierze piłkę w swoje ręce i zdobywa przyłożenie 6 punktów na jego konto. Jeszcze defensora to Mateusz Kluczy. To chyba widać, że te roszady w składzie chcieliśmy zobaczyć. Będzie podanie. Jordan Ambrose szuka. Przechwyt. Tak, przechwycił Jan Wysocki. Potem reszta zawodników zajmuje pozycję. No, John Beal znowu swoją prędkością tutaj dominuje zawodników Rebels. Nie będzie przełożenia. Niewiele brakło. Czy to John Beal? Tak, John Beal bierze to sam w swoje ręce. A raczej nogi i bez problemu zdobywa przełożenie. Nie został zatrzymany. Touchdown. To jest drugie przełożenie. Tak, widzę Marcin Masłoń. Dobry snap i kopnięcie między słupkami. To jest udane kopnięcie. 14-0. Kraków Kings gotowe do odbioru. Bill John na pozycji rozgrywającego. Dalekie podanie. Chyba znajdzie, to będzie touchdown. Piłkę złapał, jak dobrze widzę, Krzysztof Karp. To jest tight end. Tak, no. Długie podanie. Szukałeś jakiegoś długiego podania, no tak, i doczekałeś się. Podobne ustawienie, trips z lewej strony. John Beal szuka podania. Ale będzie przechwyt. Ta piłka została przechwycona przez zawodnika z numerem 39. Mateusz Kutz. Tego było potrzeba w drużynie z Katowic. No, pozycja już taka, że można by kopnąć, aczkolwiek to chyba z kickerem jest problem w Rebels. Dużo czasu Jordan Ambrose i będzie złapana piłka. Dane podanie, Paweł złapał tą piłkę. Świetna akcja przed wejściem do szatni. Zawsze jakieś punkty. Bartek Wok biega samemu. Wejdzie w pole punktowe. Tak, Bartek, tak jest. Bartek Wok. Piękny touchdown. Dobry snap. I piłka bez problemu trafiła w sam środek. Sam środek, tak. 20-7. Czyli teraz znowu Bill wybiega w prawą stronę, szuka receiverów bardzo daleko. Nie ma żadnych. Sebastian Iwanicki szuka tej piłki, chyba im łapie, tak! Tak. To jest interception dla Rebels. Połóż się, Sebastian. Biegnie. Akcja powrotna. Jednak zdecydował się wrócić. Wybiegł za linię boczną, zobaczmy, czy zostało jeszcze trochę czasu, żeby rozegrać akcję ofensywną. No spójrz, tak. Zobaczmy. John Beal biegnie samemu w prawą stronę. Podania, dalekie podanie i jest one kompletne. Złapał je zawodnik z numerem 7. Krzysztof Karp. Tak, Krzysztof Karp złapał. Znowu Kings, czy będzie bieg w prawą, stronę? Nie, tym razem w lewo. Dobrze zamknięty. John Beal do środka. Jeszcze tylko jeden zawodnik. No nie złapał go. I już touchdown. Tak, John Beal zdobywa trzecie przyłożenie już w tym meczu. No bo dali się łatwo wymanewrować. Zwróćmy uwagę, w prawą stronę. I złapana. Niesamowicie. Złapana jedną ręką. To jest Stanisław Beciński. To już chyba drugie podanie do niego. Kompletne. Tym razem mocno tutaj presję. Tak, teraz utrzymać Billa. Bill biegnie samemu w lewą stronę, środkiem jeszcze. Utrzymuje się na nogach. Ach, wciąż biegnie. To będzie znalazł tą drogę. To będzie przyłożenie dla Kings. Został 40, ale nikt nie jest w stanie go zatrzymać. John Beal z czwartym przyłożeniem w tym meczu. Czwarty touchdown dla Johna. A zwróćmy uwagę, już ofensywa ustawiona. Snap, szybki handoff. No i... Och, i jest podwyższenie. Tak. Zawyszałem Krzyśniak. Było czy nie? No obydwoje pewnie mają inne zdanie na ten temat. A tu zobacz, jaki tutaj bieg. John Beal, całe boisko. Nie tym razem, jednak połowę.
przebiega. Kanicki w końcu złapał Johna. Tak. Także nie ma to żadnego znaczenia. Tu Marcin Mosman próbuje dalekiego kopnięcia. I chyba będzie kompletne. Tak. Czyli trzy punkty. Tak, to jest koniec meczu. Krzysztof Walentynowicz podnosi piłkę do góry, oznajmiając koniec. No, Rebels przegrywa ten mecz z Kraków Kings 7-39. Dziękujemy wszystkim za to, że byliście z nami. Komentował dla was dzisiaj Andrzej Gwóźdź i Maciej Klimczak. Dziękujemy bardzo.